kochanie, mam, chciałbym coś powiedzieć dzisiaj na temat miłości. Na temat miłości, która jest miłością inwestującą w człowieka. Miłością, która nie jest miłością wegetatywną. Miłością, która jedynie powoduje, że przeżywamy. Ja to wyłączę. Co tu? Ja włączę. Wyłącz. Poradzimy sobie bez tego, bo tam jest wielki wiatrak. Na temat miłości, która jest miłością, która cały czas coś produkuje w człowieku. Wiecie, jest taka mentalność, która pokutuje w ciele o tym, że może z przodu chciałaby. Jak ma na imię? Basia. Basia. Idź do przodu. Basia. Jest taki jeden kościół, gdzie taka mała dziewczynka jest od początku. Zuzia. Zuzia, słuchajcie, ona przez 2 lata do mnie nie podchodziła. Siadaj tutaj ze mną. I będzie lepsze. Zuzia przez 2 lata nie podchodziła do mnie. I tak było, że jak Zuzia w kościele zaczęła tam coś przestawiać, krzesełka czy tak dalej, to mówiłem tylko Zuzia. I Zuzia siedziała przynajmniej przez 15 minut spokojnie. Kochani, dzieci są w ogóle błogosławieństwem, także trzeba się nauczyć żyć w kościele z dziećmi. Religia nas zawsze będzie uczyła, w jaki sposób dzieci mają być, w jaki sposób dzieci mają być odseparowywane od ludzi. Prawdą jest to, że byliśmy dziećmi kiedyś. Byliśmy dziećmi. Tak jest dobrze? Słuchajcie, chcę wam powiedzieć o miłości, która inwestuje, która powoduje, że zmieniamy się. Miłości, która nie powoduje tylko tego, że przeżywamy. Nas nauczono w kościołach, że my mamy przeżyć. Że mamy przetrwać. Tego nas nauczono. I nauczono nas takich modlitw. Panie, zachowaj nas. Panie, uratuj nas. Panie, podnieś nas. Panie, pobłogosław nam. I to są modlitwy, które wtłoczono nam do głów. I wmówiono nam, że Bóg, który jest miłością, właśnie taki jest. Że to jest ten Bóg, który nas podnosi. Bóg, który nas ratuje. Bóg, który bez przerwy w naszym życiu działa jako lekarz. Tak? To nie taki jest Bóg. Wiecie, inwestycja to jest nakład poniesiony na utrzymanie, na tworzenie i na zwiększanie. To jest inwestycja. Jak ty coś inwestujesz, to liczysz na to, że coś zyskasz z tego. Żaden człowiek nie inwestuje z myślą straty. Zgadzacie się ze mną? Żaden człowiek nie inwestuje swoich pieniędzy w to, żeby coś stracić. Żaden człowiek tego nie robi. Każdy człowiek natomiast chce, aby w to, co zainwestuje pieniądze, przyniosło zysk. Amen. I Bóg, który jest twórcą wszystkiego, On, kiedy powołał cię do życia tutaj na ziemi, to ten Bóg zainwestował w twoje życie. On zrobił inwestycję. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć o miłości inwestującej. O miłości, która jest miłością, która ma przynieść zysk.
Wiecie, ja nie wierzę w chrześcijaństwo, które jest wegetatywne. Ja nie wierzę w chrześcijaństwo, które jest przeżyciem czegoś, które przeżywa z dnia na dzień. Rozumiecie? Tu chcesz poczytać? Nie mogę ci na razie tego dać. Inwestycja to jest też wyrzekanie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Rozumiecie? My coś dzisiaj mamy tutaj. Na przykład masz jakieś pieniądze dzisiaj. I to są pewne pieniądze. I możesz je wydać na zjedzenie czegoś. O, proszę bardzo. Następny artysta. Możesz je wydać na przejedzenie, przebawienie się, rozumiesz? Na ubranie dzisiaj. O, tak nie wiemy. Nie szalejemy z bratem na pewno. Nie można szarpać bratem, to jest mniejszość. Tak nie robimy. Natomiast inwestycja jest czymś, co mówi do ciebie, włóż pieniądze w coś, czego zysk nie jest tak do końca pewny. Rozumiecie? To jest bardzo ważna kwestia. Inwestycja to jest wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Przeczytam wam coś z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 werset. Jest napisane tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc was był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Zobaczcie. Bóg zainwestował w ciebie, ponieważ on doszedł do wniosku, że ty wydasz owoc. Bóg nie powołał ciebie i mnie w tym celu, żebyśmy tylko przeżyli. Rozumiecie? O, nie, 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 dzisiaj nie śpiewamy. Nie śpiewamy. Bóg też nie. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Abyście szli i owoc wydawali. Zobacz. On wybiera, czyli rodzisz się na nowo. On przeznacza, czyli ma jakiś zamysł wobec ciebie. On nie zostaje z tobą w takim miejscu pasywności. On nie mówi do ciebie, dziecko moje, cieszę się, że się narodziłeś z mojego ducha i chcę teraz, żebyś przeżyło jakoś to życie. Rozumiecie? Bóg mówi do ciebie tak. Ja zrodziłem cię z mojego Ducha Świętego i ja przeznaczyłem cię do tego, żebyś wydał obfity owoc. Ja zainwestowałem w ciebie, abyś był człowiekiem sukcesu. Ja zainwestowałem w ciebie. Rozumiesz? Ja sobie nie wyobrażam takiego czegoś, że moje życie zostaje w jakimś miejscu. Nie wyobrażam sobie takiego czegoś. Rozumiecie? Ja, kiedy zrozumiałem, że Bóg mnie powołał, abym wydał owoc, to zrozumiałem też, że On zainwestował we mnie i poczułem się bardzo odpowiedzialny za to. Uznałem, że jestem inwestycją Bożą. Inwestycją Bożą. On powiedział, że powołał cię do tego, aby owoc twój był trwały. Czyli aby inwestycja była nie tylko czymś, co przyniesie mały zysk, ale czymś, co przyniesie trwały zysk, silny zysk. Zrozumcie, ja chcę wam pokazać pewną formę chrześcijaństwa, która musi się przebić przez trudność wegetacji. Przez trudność wegetacji. Zobaczcie.
dziecko. Wszystkim wam przeszkadza. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że teraźniejszy czas to jest czas pełen problemów. Jeden ma większe problemy, drugi ma mniejsze problemy. Nie ma takiego człowieka w Królestwie Bożym, który nie ma problemu. Nie istnieje taki człowiek. I skupienie się na tym, żebyśmy tylko się pozbyli tych problemów, przysłania nam przestrzeń inwestycji, którą włożył w nas Bóg. Nigdy ogrom dzisiejszego problemu nie może przysłonić ci zamysłu Bożego. Bóg powołał ciebie po to, żebyś wydał owoc i to owoc w obfitości. Nie możesz myśleć, żeby tylko przeżyć dzisiejszy dzień. Nie możesz tylko tak myśleć. Nie ma z nami Boga, który powołał nas do przeżycia dzisiejszego dnia. On mówi, chcę, żebyś wydał trwały owoc. Po co? Abyś mógł brać więcej ode mnie. Spójrz. Abyście owoc wydali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Czyli Bóg chce, żebyś wydawał owoc po to, żebyś mógł więcej brać od Boga. Każdy sukces w twoim życiu stwarza ci możliwość brania większych rzeczy od Boga. Każdy najdrobniejszy sukces, najmniejsze zwycięstwo, najdrobniejszy akt wiary, rozumiecie? Powoduje, że zaczynasz wchodzić w rzeczy, które są przeznaczone dla ciebie i są o wiele większe. Wiecie? Kiedy zaczynasz jakiś etap swojego życia, to on się wydaje mały. Na przykład chodzisz do szkoły. Mój syn teraz pisze maturę. Mój syn nie lubi się uczyć. To nie jest człowiek, który biegnie za nauką. Dzięki łasce Bożej w ogóle zdaje maturę. Dzięki łasce Bożej on też potem zrobi studia. I kiedy rozmawiałem z nim ostatnio o studiach, to mówiłem do niego, Wiktor, to nie jest kwestia, żebyś ty lubił studia. Bo to nie ma takich potrzeb. Ale te studia, to jest inwestycja w twoją przyszłość. Zainwestuj. Nie skupiaj się na tym, że ci się nie chce teraz. Ale pomyśl, że masz wydać jakiś owoc w życiu swoim. Masz coś zrobić. Po co? Bo jak wydasz ten owoc, tak, to coś spowoduje, że staniesz się większym człowiekiem niż jesteś teraz. Bóg mówi do ciebie tak. Powołałem cię, abyś wydał owoc, trwały owoc, w tym celu, abyś jeszcze bardziej mógł sięgać po moje rzeczy. Im trwalszy będzie twój owoc, tym większa będzie odskocznia do rzeczy potężnych. Ludzie, moje życie obecnie składa się z aktów małej wiary. Ludzie mówią, bo ty wierzysz. Te dzieci tam pobiegły na ulicy. Z aktów małej wiary. I ja z aktów małej wiary wybiłem się w miejsce aktów wielkiej wiary. Ja dzisiaj mogę wierzyć o kościoły. Ja dzisiaj mogę tworzyć rzeczy od podstaw. Dzisiaj jesteśmy w stanie, tak, funkcjonować jako pastorzy 11 kościołów i wielu grup domowych. Tylko przez ostatnie 4 lata. Wpływamy na dziesiątki tysięcy ludzi. Dotarliśmy z Ewangelią do milionów ludzi. Widzieliśmy cuda nie w internecie, tylko pod naszymi rękoma. Nie z opowieści, tylko z autopsji. Mamy doświadczenie wielu potężnych spraw. Ale dlaczego? Ponieważ nie zostaliśmy na codziennych problemach, nie zostaliśmy na rzeczach małych, nie zostaliśmy na codziennych kłopotach, tylko postanowiliśmy uwierzyć w to, że Bóg w nas zainwestował. Alleluja. Uwierzyliśmy w to, że nie jesteśmy powołani do wegetacji. Alleluja. Do przeżycia następnego dnia. Do tego, żeby jakoś było. Ja byłem ćpunem.
byłem kretynem, byłem bandytą zawodowym. Ja w ogóle nie miałem marzeń pod tytułem: Panie, teraz codziennie będę uwielbiał Ciebie za to, że już nie ćpam. Okej, nie ćpam, halleluja, Boże, ale ja po co nie ćpam? Okej? Ja nie ćpam z jakiegoś powodu. To nie jest tylko to, że ja nie ćpam. Super, że ja nie ćpam. Super, że nie jestem w grupie przestępczej. Super, że nie kradnę. Ale jest to, te małe zwycięstwa staną się dla mnie teraz odskocznią po rzeczy wielkie, bo ja wiem, że Ty zainwestowałeś, Boże, we mnie. Ja jakoś patrzyłem w lustro i zawsze miałem wrażenie, że jestem powołany do rzeczy wielkich. Jakie jest takie miałem wrażenie? Jakoś, że w ogóle rozumiesz? Chciałbym, żebyś to obudził w sobie. Obudź to. No, obudź to. On Cię powołał, abyś wydał owoc. I to owoc wątpliwości, abyś o cokolwiek go poprosisz, zyskał. Czyli to jest niekończące się pasmo sukcesu, które możesz mieć. I w dodatku to on wymyślił, a więc go to kręci. Kręci go to. Rozumiesz? On zainwestował w ciebie, abyś wydawał owoc, który go kręci. Jego w ogóle kręci twój sukces. Musisz zacząć oglądać Boga z nieco innej perspektywy. Nie z perspektywy wegetacji. Przeżyję. Przeżyję jakoś. To nie jest kwestia przeżycia. Nie trzeba być z Jezusem, żeby przeżyć. No ludzie, to bez Jezusa można sobie przeżyć. Co to jest w ogóle z... A więc Bóg inwestuje w ciebie, abyś mógł zrobić więcej dla ciebie. Abyś... On inwestuje w ciebie, aby jeszcze więcej mógł zrobić dla ciebie. Bóg mówi: owocuj, abyś mógł ode mnie brać jeszcze więcej. Chcę oglądać twoje szczęście. Ja chcę oglądać twoje szczęście. Cokolwiek dzisiaj przeżywasz, jakikolwiek problem, jakikolwiek ciężar, tak? To coś nie może ci przysłonić, tak? Wielkości, którą włożył w ciebie Bóg. To musi stać się dla ciebie pewną stymulacją. Musisz powiedzieć: ok, dziś jest trudno. Dziś jest trudno. Dziś nie jest nam łatwo. Dziś jest trudno, ale to, że dzisiaj jest trudno, tak? I ja to zwyciężam, to nie będzie, to ja na tym nie zostanę. Ja jestem powołany do rzeczy, które są o wiele większe. Jestem powołany, żeby ludzi do Jezusa przyprowadzać. Jestem powołany, żeby uzdrawiać chorych. Jestem powołany, żeby wypędzać demony. Jestem powołany, aby wskrzeszać zmartwych. Jestem powołany, aby siać pieniądze w królestwo. Jestem powołany, aby być rozpoznawalną twarzą królestwa. Ale przecież dzisiaj jestem taki mały. Dzisiaj myślę, że muszę przeżyć tylko. Nie chciałbym, żebyście myśleli, że miłość Boża to jest miłość wegetatywna. Że to jest miłość utrzymująca kogoś przy życiu. Bóg nie utrzymuje ludzi przy życiu. W ogóle zrozumcie, to nie jest jego koncepcja. Wiecie, kto utrzymuje nas przy życiu? Diabeł! Pierwszy humanista! On chce, żebyśmy byli utrzymywani przy życiu. Wiecie, jak jest łatwo wpływać na ludzi, którzy są utrzymywani przy życiu, którzy wegetują? Gdzie stan wegetatywny organizmu to jest taki stan, że niby wszystko pracuje, ale jest brak świadomości z rzeczywistości. Gość sobie leży, działa mu serce, działają mu płuca, niby mózg mu działa, no wszystko niby działa. Niby wszystko działa, tylko gość jest wyłączony. Wiesz, jak ktoś się zapyta, czy on żyje, no żyje. Tak? Ale to jest stan wegetatywny. Diabeł chce, żebyś żył w takim stanie. W takim wegetatywnym stanie. Oby przetrwać. Oby przeżyć. Oby złączyć koniec z końcem. Obym już tylko nie musiał pić w życiu. Obym już tylko nie musiał tego. Obym się tylko już nie rozchorował. Oby tylko to!
I teraz mówię im, to tak nas kochasz przecież. Ty tak nas kochasz, że przecież, że już się nie rozchorujemy. Tak nas kochasz, że już przeżyjemy. Tak nas kochasz, że nas nie odłączasz jeszcze od tej aparatury utrzymującej życie. Dziękujemy Ci za to, wielki Boże, wegetacji. My myślimy, że to jest miłość. Ale znamy wielkiego Boga. Ależ znam wielkiego Boga. On powoduje, że wegetuje. Rozumiesz? To musi zniknąć z nas. Musimy przestać myśleć o Bogu, który tak nas kocha, że nas utrzymuje przy życiu. To musi zniknąć z naszego umysłu. O Boże, dziękuję Ci, że już się nie denerwuję. Rozumiesz? O Boże, dziękuję Ci, że nie muszę się iść upić z tych nerw. I tak całe życie. Całe życie. Ja się pytam, czy my tym poruszymy ten kraj? 40 milionów ludzi. A nas jest niecały procent. Niecały procent. Ostatnio był taki jeden usługujący u nas w kościele w Warszawie, który powiedział taką mądrą rzecz, żeby w Polsce można było przyjąć ruch przedłużeniowy, tak? Potrzebne jest 50 tysięcy wykwalifikowanych duchowo liderów. 50 tysięcy liderów. Wiecie, co to w ogóle jest? Szok w trampę. Nas tam było wtedy, powiedzmy, ze 120 osób na tej sali. I on mówi tak, gdyby każdy z Was założył kościół, który będzie miał 1000 osób, tak? To będzie 120 tysięcy. A 40 milionów w kraju mam. A wiecie, dlaczego tak mamy w naszym kraju? Dlaczego jesteśmy daleko, daleko za Pakistanem? Za Afganistanem? Daleko, daleko jesteśmy za tymi krajami, jeżeli chodzi o Nowe Narodzenie. Wiecie, dlaczego tak daleko jesteśmy? Bo nas wprowadzono system miłości wegetatywnej. Wprowadzono w nas system. Bóg nas kocha, przez co utrzymuje nas przy życiu. Kochany Bóg nasz nie odłącza nam aparatury. Przeżywamy do jutra. A w cholerę z przeżywaniem do jutra, rozumiesz mnie? A ja nie chcę tak żyć. A ja nie chcę tak żyć! A ja nie chcę żyć, przeżywając coś. A ja chcę, żeby w moim sercu była tak wielka przestrzeń, że stanę i powiem, Boże, powołałeś mnie, abym zbawiał ten naród. Powołałeś mnie do tego, abym wydawał owoc i to owoc w obfitości. Nie będę się zadawalał byle czym, Boże. Nie będę się zadawalał byle czym. Boże, dziękuję Ci, że mój mąż mnie bije tylko w piątki. Uwielbiam Cię, Panie. Panie, cudowny Boże. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że mój pastor mną manipuluje tylko tak malutko. Inni bardziej. Ale mój tak mało. Boże, dziękuję Ci, że ukradli mi tylko 1000 złotych. Przecież mogli więcej. Ludzie, ja już słyszałem takie rzeczy, rozumiesz? Że człowiek sobie coś zrobił, tak? A w kościele mu mówili, ty cieszy, że coś innego ci nie stało. Ty się ciesz? Z czego się cieszy? Ty dziękuj Bogu. Człowiek zarabia, proszę Ciebie, 1500 zł brutto i mówią mu, dziękuj Bogu, uwielbiaj Pana. Jakiego Pana? Jakiego Pana mam uwielbiać za 1500 zł? 1500 zł to się zarabia po pijanemu bez Boga. Okej? Okay? To się codziennie pije, bez Jezusa się chodzi i się zarabia 1500 zł. Sorry. Za to tu dziękować Bogu? Za to, że nie masz za to umrzeć? Za to Bogu dziękować? Nie mam zgody na wegetatywne chrześcijanie. Chciałbym, żebyś nie miał zgody. Żebyś zabił tą zgodę na tą wegetację.
Bo jak ty tego nie zabijesz, to diabeł to zastymuluje. Rozumiesz mnie? Przeczytam ci jeszcze jeden werset. Kolosan 2:17. Kolosan 2:17. Jest napisane tak. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Kontakt z cieniem życia zamiast z pełnią życia Chrystusowego. To jest to. Kontakt z cieniem życia. Nauczono nas mieć kontakt z cieniami. I nauczono nas uwielbiać Pana za te cienie. Halleluja! Za ten cień, Panie. Ten cień rzeczy przyszłych jedynie. Rozumiesz? Byliśmy teraz w jednym mieście, teraz zaczęliśmy tam kościół. I tam ludzie wychodzą z takiej, z różnych rzeczy wychodzą. Generalnie z piekła wychodzą. Ale między innymi jedna z części tych piekła nazywa się kościołem lokalnym. Tam, taki kościół. Jeszcze nie powiem nazwy, bo i tak już... Śmiałem się, bo jechaliśmy, Agata mnie pyta, jest tam więzienie w tym mieście? Ja mówię, jest. Nazywa się taki, taki, podałem nazwę tego kościoła. Takie więzienie tam mają, mówię. Wystarczy. I tam jest na przykład tak, przychodzi w tym kościele do pastora kobieta i mówi, pastorze, mój mąż znowu na mnie podnosi rękę. Znowu krzyczy. Znowu mnie straszy. A on mówi do niej, no tak, to jest twój mąż. Powinnaś być uległa i trwać. Módl się o swojego męża. Wiecie, co jej powiedziałem? Wnieś pozew o rozwód. Jeśli twój mąż cię lęka, jeszcze nazywają się chrześcijaninem, tak? To wnieś pozew o rozwód. Bo to nie jest twoja głowa. Bo w mojej Biblii jest napisane, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową każdej żony mąż. Żeby być głową swojej żony, tak? To trzeba najpierw mieć odpowiednią głowę. Amen. Bo jak głową naszą nie jest Chrystus, drodzy panowie, to nie próbujmy być głowami dla naszych żon. Bo jak głową naszą jest diabeł, tak, to nie próbujmy tego uwalniać z naszych żon. Wiecie, Biblia jest jednolita. Ja kocham Pismo Święte. Będziemy rozwić się. Powiedz mu tak. Albo pokutujesz, tak? Albo odniosę to do sądu. Ale oni jej mówią, przetrwaj. Kiedyś na jednym usłudze podeszła do nas kobieta i mówi, pastorze, mam problem w życiu, pomóc się ze mną. Ja mówię, o co się mam pomodlić? O mojego męża. Ja mówię, a co jest twoim mężem? No nie zna Jezusa. Ja mówię, no dobrze, no to, no ale to w porządku, no nie zna Jezusa, no to dużo ludzi nie zna Jezusa. My nie mamy obietnicy, że twój mąż Jezusa pozna. No. No, nie mamy. Tak? Mówię, jeśli masz prowadzenie, to się módl w ogóle o swojego męża. A ona mówi, ale ja nie wiem, czy ja się chcę o niego modlić. Ja mówię, czemu nie chcesz się modlić? Mówi, bo on mnie gwałci już 6 lat i pije. Tak? Co ja mam zrobić? Może ty się pomóc? Ja mówię, nie. Nie pomodlę się. Natychmiast go zostawisz. Natychmiast. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Podaję wam proste, codzienne przykłady. Bóg nie powołał nas do wegetacji. To jest bzdura nad bzdurami. I to jest, dotyczy każdej dziedziny życia. Bóg powołał cię, abyś szedł i wydawał owoc, i to owoc w obfitości. Abyś w wyniku tego, że masz się z czego wybić, mógł jeszcze więcej brać od Niego, przez co On będzie uwielbiony. Bóg będzie uwielbiony przez twój sukces życiowy.
Rozumiesz? I to nie jest sukces pod tytułem, że ja tam mam coś więcej, tylko wiesz, ja jestem człowiekiem sukcesu. Początek mojego sukcesu jest taki, że idę do nieba, po pierwsze. To jest największy sukces mojego życia. A druga część tego sukcesu to jest taka, że nie żyję dla siebie, tylko żyję dla Boga. Rozumiecie? Ja w ogóle położyłem swoje życie dla Boga. Wiecie, że to trzeba cudu, żeby życie dla Boga położyć? Dla mnie to jest w ogóle jedyny dowód na nowe narodzenie. Że to życie kładzie dla Królestwa. Rozumiecie? Bo ja widzę kupę ludzi, którzy mówią, że spotkali Jezusa, tak? Tylko, że w ogóle ci ludzie, to, że spotkali Jezusa, to nie twierdzą, że ja spotkałem Jezusa, bo nie piję, bo nie palę, bo nie ćpam, bo jestem dobrym mężem czy dobrą żoną. Ja mówię, ludzie, to tak w świecie mamy. A w świecie też ludzie nie piją, nie palą, są dobrymi mężami, żonami, człowieku. Ale to w ogóle dużo ludzi w świecie jest lepszych niż w kościele. No właśnie, spójrzmy prawdziwie w oczy, są uprzejmi, grzeszni, w kościele się budzą, plotkują, jadą jeden z drugim, rozumiem, o co chodzi. W tak zwanej agapie po nabożeństwie, jedni drugim tyłki obrabiają, aż trzeszczy. Rozumiesz? A w świecie takie są przyjaciele, fajnie, idą do pubu razem, człowieku, ty, życie za siebie kładą ludzie w świecie, no kurczę, są przyjaźnie do grobowe deski. I nikt mi nie powie, że tak nie jest. Więc ja się pytam, czy moralność jest wykładnią? Nie jest wykładnią. Wykładnią jest to, że życie kładziesz za królestwo. Tak? Życie kładziesz za królestwo. To jest dla mnie dowód, że ktoś chodzi z Bogiem. Życie za królestwo. I teraz, jeżeli ja mam ten sukces, tak, to ja z tej płaszczyzny skaczę po jeszcze większe rzeczy. Dzisiaj się nie obawiam, że pójdę do piekła, bo nie pójdę. Nigdy. Dzisiaj się nie obawiam, tak, że ja odejdę od Boga, bo ja życie położę, bo nie mam dokąd odejść. Że nie mam. Spaliłem mosty. Tak jak budka tu zera śpiewa. Spalone mosty to najlepszy w życiu start. W ogóle bardzo duchowa piosenka. Wyszła im tak. Miłość, przyjaciele, miłość Boża nie jest miłością wykatetywną, ale miłością inwestującą. On zainwestował w ciebie. Zacznij określać siebie jak potężną inwestycję Bożą. Przestań się skupiać na jakimś problemach codziennych. Problemy codzienne, codziennie rozbijam w imieniu Jezusa. I patrz codziennie w lustro i mów, Ojcze, uwielbiam Cię za to, że powołałeś mnie do rzeczy większych. Powołałeś mnie do rzeczy większych. Nie jestem tylko powołany do tych małych rzeczy. Wiecie, dzisiaj o tym mówiłem, jakiś czas temu dałem ludziom dokumenty, żeby mogli chodzić do kościołów, do szpitali i głosić Ewangelię w szpitalach. I jednemu człowiekowi nie dałem, bo nie był na tym spotkaniu. I ten człowiek chodził za mną miesiąc. I mówił do niej, pastorze, przynieś mi dokument. I że ostatnio zaczął mnie straszyć, no bo mówi tak. Wiesz, dlaczego ci ludzie nie będą uzdrowieni, mówi w tych szpitalach? Bo mi nie przyniosłeś dokumentu. Mówi, kupiłem sobie koszulę z koloratką, zamierzam się przebierać za księdza i zamierzam wchodzić do szpitala i uzdrawiać ludzi, tak? Przynieś mi dokument. I wiecie, on chodził za mną, rozumiecie, i mi cały czas jeździł. Pisał mi SMS-y. Wiecie, ja coś też zrozumiałem przez to. Zrozumiałem bardzo ważną rzecz, tak? A ten człowiek nie jest jak, wiecie, może nie jest zbyt dojrzałym człowiekiem, opewnie. Nie jest zbyt dojrzałym chrześcijaninem. Ale on ma mega parcie na królestwo. Ten człowiek codziennie rano wstaje i marzy o rzeczach większych. Zderza się ze swoimi codziennymi problemami, uświęca się, zmienia się, jak każdy z nas. Bo nie ma ludzi doskonałych, ale w nim jest coś, co mówi, jesteś inwestycją moją. Powołałem cię nie tylko po to, żebyś przeżywał każdy dzień jakoś. Proszę cię, nie budź się na to. Podam ci kilka punktów. Podam ci 6 punktów i proszę cię, żeby się zapamiętał. Po pierwsze, uznaj problem. Jeżeli spocząłeś na laurach i zadowoliłeś się wegetacją i nie uznałeś siebie za inwestycję Bożą, uznaj ten problem. Przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz, Boże, przepraszam Cię w imieniu Jezusa, że uznałem, że tylko jestem po to, żeby przetrwać. Boże, zmiłuj się nade mną. Wybacz mi, Boże. Pomyślałem, że tylko po to jesteś, abym przetrwał.
Boże, przepraszam Cię. Po drugie, podejmij decyzję, że wycofujesz się z tego szokiem śledztwa. Powiedz, Boże, ja pokutuję, czyli odwracam się w ogóle od tego. Od dzisiejszego dnia będę w swoim życiu prezentował inwestycje Twoje. Będę czuł się jak jedna większa, wielka inwestycja. Wiecie, Smith Wigglesworth, taki Boży człowiek, jak w tamtych czasach się jeździło jeszcze bryczkami, jechał bryczką z człowiekiem, który zbyt tak ostro jeździł tą bryczką, szybko jechał, to Smith do niego pukał do plecy i mówi, pamiętaj, że wieziesz skarb Boży. Jedź tak, mówił do tego, co tam powoził, jakbyś wiózł potężną Bożą inwestycję. Tak? Nie wierzysz byle kogo. A więc pokutuj i powiedz, Boże, ja nie jestem byle kto. Ja nie jestem po to, żeby przeżyć coś. Żeby przeżyć do jutra, tydzień, rok. Wiecie, ja pamiętam dzisiaj, śmieję się z tego, jak wyszedłem z więzienia po moim nawróceniu, zrobiłem sobie taki zeszyt, taką listę, jakie ja rzeczy potrzebuję od Boga. I pisałem sobie tak, Boże, potrzebuję zarabiać tyle i tyle. Jak będę zarabiał tyle i tyle, to wtedy oddam tyle na królestwo, to, to, to i tamto. Pamiętam, że Agata miała wtedy słaby wzrok i pisałem sobie tak, Boże, błogosław mi, bo muszę kupić okulary za tyle i za tyle dla mojej żony, tak? Ja sobie takie, ostatnio znalazłem te moje w ogóle takie prośby. Otworzyłem to, to było tak żenujące. Jak otworzyłem to w ogóle, wiesz, zacząłem się, w ogóle siedziałem, mówię, a ja sobie tylko mogę wyobrazić w ogóle miny w ogóle aniołów, w ogóle jak patrzyli na mnie, jak ja to pisałem przed laty, wiesz, nie? Wiesz, ja zawsze mówię w ogóle, wyobrażam sobie sytuację, że w ogóle, wiesz, któryś z aniołów patrzy na ziemię, przygląda się, co tu się dzieje i postanawia iść do Pana Jezusa i pyta, Panie, przepraszam, że pytam, ale czy jest plan B? Dla mnie. Tak sobie w ogóle kiedyś to ale nie ma planu już. Naprawdę? Mówię, w ogóle to tylko tak oni, to tylko tacy są. Tylko tacy są. Zostawiłem im Ducha Świętego i zaproponowałem, żeby użyli w ogóle mojej mocy do swojego życia, bo niekoniecznie chcą to robić, tak? Nie ma planu B dla nich. Ale wyobrażałem sobie, że aniołowie się ze mnie śmieli, jak pisałem, tak? Żeby Bóg pobłogosławił mi, abym miał na okulary dla mojej żony. O czym moja żona została ochrzczona w Duchu Świętym, tak? I została uzdrowiona z choroby wzroku. Tego nie zakładałem. Takie założenia nie było w umie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie było takiego założenia. Była pokazana pensja jakaś. Nie było założenia, żeby przepływały przez moją służbę setki tysięcy złotych. Takiego założenia nie było. Wiecie, ja nie wiedziałem, że jestem powołany do wielkości, jak to pisałem. Ja nie wiedziałem. Rozumiesz? Ja myślałem, żeby przeżyć. Panie spraw, żebym nie poszedł w to, żebym nie poszedł w tamto. Panie spraw, Panie spraw, Panie spraw. A aniołowie się trzymali i mówią, Ojcze, Ty na pewno Go wybrałeś, że przyprowadził do Ciebie dziesiątki tysięcy ludzi? Na pewno Jego? To na pewno jest ten byt, który tam siedzi nad tym swoim zeszycikiem i dłubie sobie coś tam tym swoim skrobaczkiem w ręce wie i pokazuje i nie rozumie pisma w ogóle. To On naprawdę? Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy. Ale daję wam słowo honoru, że nie powołał nas do tego, żebyśmy wegetowali. Bo to mu przynosi hańbę. Nasza wegetacja przynosi hańbę Bogu. Jak na nas, jak nas mogą słuchać ludzie, my będziemy mówili o wielkim Bogu Królu, a nasze życie będzie wegetacją. Będziemy załamani każdym najdrobniejszym elementem w ciągu życia naszego. I będziemy ciągle obracali i mówili, Panie to, Panie tamto, Panie tamto, Panie tamto. Pokutuj z tego. Uznaj, że odwracasz się. Po trzecie, zrób bilans strat i zysku. Zrób sobie bilans strat i zysku. Zobacz, ile zyskałeś przez trwanie w małości, a zobacz, ile przegrałeś. Zobacz. Zobacz, ile. Zobacz, czy to ci się opłacało w ogóle. A jednak. Naprawdę? Okej. Okay. Mamy szczególną niść porozumienia dzisiaj. Zrób bilans na tydzysku. Zobacz, czy opłaca ci się, tak? Żyć w systemie wegetatywnym. Zobacz, czy to jest opłacalne w ogóle.
pamiętając, do czego powołał Cię Bóg. Po czwarte, zacznij modlić się o podnoszenie małych spraw. Powiedz: Boże, przynoszę Ci małe sprawy w moim życiu. I ja nie będę chodził wokół tych spraw całe życie teraz. Koniec. Weź każdą małą sprawę i powiedz tak, w imieniu Jezusa. Jest Ci przyporządkowany porządek. Masz być w porządku. Ta dziedzina, ta dziedzina, ta dziedzina, ta dziedzina. A potem zacznij patrzeć w przyszłość. A potem zacznij patrzeć na wielkość. Rozumiesz? Zacznij to robić. Ja kiedy idę na przykład ćwiczyć sobie na siłownię i czuję, że coś mi nie chodzi, bark albo kolano, tak? Jak kładę ręce na moje kolano, ja mówię w imieniu Jezusa Chrystusa. O, dobra, to plus. Czy to może ta mała? Nie, to musi ja w imieniu Jezusa mówię, Ty będziesz działać i co idę robić? Idę ćwiczyć. Tak? Przecież to jest w ogóle, rozumiesz, to jest w ogóle rzecz normalna, że ja nie skupiam się na czymś małym, bo ja mam za zamysł rzecz większą. Ja mam do wykonania trening. To jest składowa czegoś. Składowa mojego zdrowia. Następnie odważnie zacznij wycofywać się z błędów i stawiaj kroki wiary w sprawach, o które się modlisz. Wycofuj się z różnego rodzaju błędów. Jeżeli ja widzę, że ja się zająłem małymi rzeczami w moim życiu, że ja skupiłem się na małościach, tak? Że to mnie dominuje, to ja teraz się z tego będę wycofywał. Ja się wycofuję z małych rozmów, rozumiecie? Z małych rzeczy wycofuję się. Dam wam przykład. Zaczęliśmy zakładać kościoły. My w ogóle byliśmy tu sługami w większości kościołów w Polsce. Głosiliśmy Ewangelię, uzdrawialiśmy chorych w różnych kościołach, robiliśmy ewangelizację dla większości kościołów w Polsce. Współpracowaliśmy. Kiedy zaczęliśmy zakładać kościoły, Duch Święty dał nam światło, że nie możemy mieszać pewnych rzeczy w ogóle. Tak? I mówię tak, dobra, zaczynamy od zera rzeczy. Od zera. Ludzie nie mają pojęcia o pasterstwie, nie mają budynków, nie mają pieniędzy, nic nie mają. Od razu mi się przypomniał ten film Ziemia Obiecana. Oglądaliście? Jak ustał Polak, Żyd i Niemiec i mówił tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic i ty nie masz nic. Akurat mamy tyle, żeby stworzyć fabrykę. Rozumiesz? I zaczęli zarabiać kasę w ogóle, nie? I wiesz, jak ja zrobię tak, okej, nie mamy nic, tak? Nie mamy żadnej przestrzeni, ale mamy wizję, a więc co teraz robimy? Wiecie, co najpierw robimy? Zaczniemy się wycofywać z usługiwania innych kościołów. Taki krok robimy do tego. Dlaczego? Żeby zyskać czas, żeby zyskać przestrzeń, a trzy, żeby nie zasilać tego, tak? Z czym się nie zgadzamy. A więc zacznij wycofywać się z różnych małych rzeczy w swoim życiu. Może masz jakieś małe ruchy, może myślisz, że musisz to robić. Rozumiesz? Są ludzie na przykład w służbach, którzy myślą, że muszą koniecznie iść co tydzień na ulicę i dostawać zupę. To dobrze jest zupę rozdać ludziom. Ja nie mówię, że źle, szczególnie w zimę tam komuś dać je w tym. Ale na litość Boga, to człowieku, to bezdomny, to nie jest bezdomny. Okej, skupisz się na bezdomnych, tak? Ale i wtedy 94% troszeczkę pójdzie Ci Bogu. Albo na przykład ludzie się skupiają na więźniach. I mówią, my tylko służymy wśród więźniów. Ja mówię, ale więźniów jest 60 tysięcy. No 60 tysięcy siedzi więźniów, no przepraszam. No. W Polsce jest 40 milionów. Tak? Albo skupimy się na tym czy na tym. Nie. Często trzeba zrobić krok do tyłu, wycofać się. Często trzeba się wycofać z małych rzeczy, żeby sięgnąć po wielkie. Często trzeba zrobić krok do tyłu. Nie bój się takich uczynków. Często trzeba stracić twarz na przykład w pewnych okolicznościach. Zupełnie wyjść z tego. Często trzeba na przykład widzisz, że długi okres czasu trwasz w jakimś kompromisie. Często trzeba wyjść z tego kompromisu. Okej, stracisz twarz, wykną cię, wyrzucą ze swojego życia. Może nie będą chcieli z tobą rozmawiać przez ten okres czasu.
Okej, okay, ale ja muszę wyjść i muszę zacząć coś zupełnie innego. Muszę sięgnąć po rzeczy większe. I ostatnia rzecz, podejmij decyzję o rozwoju osobistym i wspólnotowym. Podejmij decyzję o rozwoju. Ja podjąłem decyzję o rozwoju. Ja powiedziałem, ja nie zostanę niedorozwinięty w dziedzinie duchowej. Ja nie zostanę. To nie będzie w moim życiu. To nie zaistnieje. Wiecie, jak zakładaliśmy 2,5 roku temu Kościół w Warszawie, było nas kilka osób. Dzisiaj jest setka ludzi. Dzisiaj wywieramy bardzo duży wpływ. Tysiące ludzi słuchają nas online. Masowo uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Przyjeżdżają ludzie z całego kraju, żeby dotknąć Bożej obecności i Bożej mocy. Często tylko podczas uwielbienia są uzdrawiani, uwalniani. Rozumiecie? A zaczynaliśmy od małej grupki ludzi. Ale na przykład ja musiałem się wycofać z pewnych rzeczy, żeby móc to robić. Wycofać. Musiałem się cofnąć. Musiałem zacząć inwestować w siebie zupełnie z innej strony. Wiecie, ja przyjeżdżam do Was raz na jakiś czas i zależy mi na tym, żebyście mogli wziąć coś takiego, co będzie dla Was naprawdę przydatne. Proszę Cię, nie myśl sobie, że Bóg jest Bogiem wegetacji. Zapomnij o tym. To nie znaczy, że On nie pomaga Ci. Bóg Ci pomaga we wszystkim, w najdrobniejszych sprawach. On jest zainteresowany Twoim najmniejszym bólem, Twoją najdrobniejszą sprawą, rozumiesz? Dla Niego jest tak samo ważny nowotwór, okej, jak łupiesz. Zrozum mnie. Dla Niego jest tak samo ważne, jeśli Ty cierpisz, no to cierpi Jego dziecko. To nieważne, jak Ty cierpisz, to w ogóle, no cierpi, no tak jak do tych z Was, co macie dzieci, no nieważne, jak Twoje dziecko cierpi, no kurczę. Przecież jak moja córka się uderzy, na przykład o coś, to ja się nie pytam, o co ty się uderzyła. No nagra mamie wiedzieć, o co ona się uderzyła. No co tobie obchodzi, o co? Istotą jest sprawy, jest to, że ją boli. No to ją biorę, przytulam, ogarniam. Oczywiście potem możemy pogadać o tym, żeby nie chodziła w nieodpowiednie miejsca i się nie utłukła. Znowu o coś, fajnie. Ale generalnie Bóg się interesuje każdą drobnostką. I z każdą drobnostką możesz do Niego przychodzić. I Bóg zainteresuje się i uwolni moc do każdej drobnostki. Do każdej drobnostki. Rozumiesz? Nie ma takiego czegoś, że o, to jest zbyt mała sprawa dla Boga. Nie ma zbyt małych spraw. Ale to nie oznacza, że Jego wolą jest, abyś został w tych rzeczach. On cały czas będzie Ci gdzieś z tyłu mówił, dziecko moje, powołałem Cię na bohatera. Powołałem Cię na zdobywcę. Powołałem Cię na człowieka, który wyznaczy kierunek. Powołałem Cię do rzeczy wielkich. Panie, ale jeszcze mam tyle problemów. Wiem, przecież jestem z Tobą tyle lat. Znam Cię od urodzenia. Ale to nie oznacza, że moje powołanie wobec Ciebie jest inne, niż wobec ludzi, którzy już osiągnęli te rzeczy. Wiecie, zazdrościmy różnym usługującym. A usługującym, w ogóle zazdrościmy szczęśliwym ludziom. Rozumiesz? Nie patrzymy na szczęśliwych ludzi. Często patrzysz na ludzi ze świata i zadajesz pytanie Bogu, Boże, kurczę, czemu ja tak nie mam? Czemu ja nie mam szczęścia? A czemu ja nie mam tego? A ten w ogóle z diabłem chodzi za rękę i ją zobacz. Szczęśliwa rodzina, wszyscy zdrowi dookoła, jakiś taki kurczę w tym wszystkim jestem pogięty. Tu choroby, tam nieszczęścia, tam patologia, tam to, tam tamto. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale Kościół to jest taki w ogóle jeden wielki zbiornik dla takich ludzi. Zauważyliście? W Kościele to jest tyle patologii, że nie ma takiego drugiego zgrupowania. W tym byłoby tyle patologii, bo do Jezusa przychodzą wszyscy potrzebujący. Chorzy, pobici przez diabła, poniszczeni. To do Jezusa wszyscy lecą, tak? No taki nie jesteśmy, no tak przyszliśmy do Boga. Ale Bóg mówi do Ciebie, powołałem Cię, abyś wydawał owoc i aby owoc Twój był obfity, potężny, wielki. Żeby było Cię widać. Widać. Proszę Cię, zostań z tym życiem. Nie myśl sobie, że to nie dla Ciebie. O, i to nie dla mnie. Wielkość nie dla Ciebie. To nie dla Ciebie wielkość. To dla kogo? Przecież On powiedział to do nas wszystkich. Bóg chce, żebyś zrozumiał, że jesteś Jego inwestycją. Jak wrócisz się do domu, powiedz, Boże, dziękuję Ci, że zainwestowałeś w moje życie.
Przestanę myśleć od dzisiaj o sobie w ten sposób, że ja jestem tylko po to, żeby przetrwać. Amen. Nie będę już od dzisiejszego dnia miał wyzwania. Wyrwę diabłu wszystko, co do mnie należy. Wszystko. Wyrwę diabłu każdy aspekt szczęścia. Zabiorę mu. I oddam chwałę Ojcu przez to. Oddam Ojcu chwałę. Rozumiecie? Społeczeństwo nas potrzebuje. I w tym można być naprawdę bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy. Ja dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Ale razem z moją żoną odrzuciliśmy to, co małe, żeby sięgnąć po to, co wielkie. Obydwoje mamy skończoną tylko szkołę podstawową. Ja mam za sobą 10 lat więzienia. Nie mieliśmy żadnych perspektyw jako ludzie. I poznaliśmy Jezusa. I On wziął nasze życie. I powiedział do naszego życia, żebyśmy byli wielcy. A my jak głupki to wzięliśmy. Jeremiasz tak się modlił, mówi: Panie, namawiałeś mnie Jahwe, namawiałeś i dałem się namówić. Modlitwa Jeremiasza. Daliśmy się namówić do wielkości, wiecie? Daliśmy się namówić do wielkości. Jesteś do tego powołany. I to jest bardzo twoje indywidualne, takie osobiste. Nigdy nie będziesz taki jak ja, ani ja nie będę taki jak ty. Ty masz swoją wielkość. Twoją wielkość. Nie moją. Ty jesteś powołany do tego, abyś swoją wielkością zachwycił Boga. Aczkolwiek zawsze pamiętaj, że będzie z tobą w najmniejszych sprawach. Nigdy nie wypomni ci, jeśli nie będziesz chciał pójść w tą stronę, o której ci mówię. On ci nie wypomni. On nie będzie czuł się zawiedziony. Nie zawiedziesz. Jego nie można zawieść. To jest miłość. Rozumiesz? Czysta miłość. To się czuje. Nie chcesz, to w porządku. To możesz zostać w swojej wegetacji i żyć tak. Ale ja z doświadczenia ci radzę, żebyś tak nie robił. Wstań, proszę. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to. Dziękuję Tobie za to, co mogę słyszeć. Ojcze, ja dziękuję Tobie za sam Bogu, tego dzisiaj słucham. Może dziękuję Ci w imieniu Jezusa za każdy trybik, który został uruchomiony dzisiaj. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, Ojcze, żeby przyjął to głębokie zrozumienie, Ojcze, że nie został powołany do tego, aby wegetować, a do tego, aby przynosić potężny owoc, i Ty zainwestowałeś w każdego z nas do poświęcenia. Ojcze, ja modlę się, aby każdy z nas, jak tu jesteśmy na tym miejscu, wydał stukrotny plon z Twojej inwestycji. Ojcze, chcemy Ci przynieść stukrotny plon. Stukrotny plon. Ojcze, każdy z nas inaczej. Każdy z nas według powołania, według swojego rodzaju, Duchu Święty, ale stukrotny plon. Stukrotny plon. W każdej dziedzinie życia. Ojcze, tu nie chodzi tylko o jakąś służbę w własnym pojęciu, ale tu chodzi o każdą dziedzinę życia. Ojcze, modlimy się. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Ojcze, i my wiemy, że będziemy się rozpędzać z naszych sukcesów i będziemy sięgać po więcej. Po więcej, Boże. Po więcej. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.